Państwu, dzień dobry wszystkim widzom kanału Układu Sił. Dzisiaj jesteśmy na Kaukazie, bo dzieje się właśnie na południu. Wojciech Wojtasiewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Może usystematyzując wiedzę od samego poranka, wiem o tym, że wiemy, obserwujemy, że Armenia ze swoją operacją antyterrorystyczną, jakkolwiek by to nazwać, zszokowała chyba też, albo i nie zszokowała, bo wielu też mówi o tym, że się spodziewało takiego rezultatu. Co to jest ta operacja? Co to znaczy? Azerbejdżan. Azerbejdżan, przepraszam. Azerbejdżan. Azerbejdżan ogłosił rozpoczęcie lokalnej operacji antyterrorystycznej na terenie Górskiego Karabachu. Oficjalnym powodem ataku militarnego na separatystyczną republikę było rzekome ataki sił karabachskich Ormian, no i Ormian na azerbejdżańskie wojsko. W Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu w specjalnym oświadczeniu napisało, że doszło także do śmierci kilku wojskowych i cywilów, którzy mieli najść na miny, które w ocenie Baku były jakby instalowane przez stronę ormiańską. I oni ogłosili Azerbejdżanie, że celem tejże akcji antyterrorystycznej jest likwidacja właśnie różnego rodzaju okopów, zasieków, min i obiektów militarnych na terenie Górskiego Karabachu. Podkreślali również, że akcja ma na celu przywrócenie porządku konstytucyjnego na terytorium Azerbejdżanu. De jure Azerbejdżan jest, przepraszam, de jure Górski Karabach jest częścią Azerbejdżanu. No de facto 2/3 tego terytorium w dalszym ciągu pozostaje pod kontrolą Ormian, 1/3 została odbita w 2020 roku przez siły azerbejdżańskie. No i Nikol Paszynian, premier Armenii, zareagował na działania strony azerbejdżańskiej w następujący sposób. Powiedział, że Armenia nie da się wciągnąć do wojny z Azerbejdżanem. Powiedział również, że na terenie Górskiego Karabachu nie ma armeńskiego wojska, są tylko oddziały Armii Górskiego Karabachu. Oczywiście ta zapowiedź Paszyniana ma także reperkusje wewnętrzne w Armenii. Na Placu Republiki w Erewaniu, w stolicy tego kraju, od kilku godzin pojawia się coraz więcej Ormian, którzy protestują, którzy domagają się od armeńskich władz działań, obrony swoich ziomków, obywateli w Górskim Karabachu. Niektórzy z nich żądają dymisji Nikola Paszyniana i także podejmują próby szturmowania budynków rządowych. No właśnie, protesty pod budynkami rządowymi, Paszynian zdrajca, takie słyszeliśmy okrzyki. Premier Paszynian też już odbył rozmowy telefoniczne z prezydentem Francji, z sekretarz stanu Blinken, Antony Blinken też również był na łączach. No i cóż, kto będzie stabilizować sytuację? Tak, to prawda, do tej dzisiejszej eskalacji odniosło się już wielu zachodnich polityków. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaapelował do Azerbejdżanu o powstrzymanie ognia i powrót do negocjacji. Sekretarz stanu, o którym wspomniałeś, Antony Blinken, w wspólnym oświadczeniu po rozmowie z Paszynianem stwierdził, że potrzebna jest zaprzestanie walk i działania w kierunku uruchomienia mechanizmów międzynarodowych w celu deeskalacji sytuacji. No to jest dobre pytanie, ponieważ Rosja znowuż zachowuje się pasywnie. Po 2020 roku, po drugiej wojnie, tak zwanej drugiej wojnie karabachskiej, po porozumieniu, na mocy którego na terenie Górskiego Karabachu miały się znaleźć rosyjskie siły pokojowe, które tam stacjonują, Armenia
po raz któryś jest rozczarowana postawą Federacji Rosyjskiej, ponieważ te wojska w żaden sposób nie stabilizują sytuacji i nie powodują tego, że Azerbejdżanie powstrzymują się przed użyciem broni. Także ja wiem dosłownie jakiś czas temu Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Federacji Rosyjskiej, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, w takim dosyć sarkastycznym tonie wypowiedział się właśnie na temat, bez nazwiska rzecz jasna, na temat Nikola Paszyniana, że był taki człowiek, który krytykował Rosję, który przegrał wojnę, potem miał pretensje o Rosję, że to z jej powodu tę wojnę przegrał, potem zgodził się na oddanie części armeńskiego terytorium innemu krajowi. Zaczął flirtować z Amerykanami, z NATO, no a teraz dziwi się, że został znowu napadnięty i nikt mu nie chce pomóc. No, Federacja Rosyjska będzie miała raczej tutaj, znaczy będzie w mojej ocenie w dalszym ciągu zachowywać pasywność. Oczywiście no, MSZ Rosji ustami rzeczniczki Zacharowej zaapelował o zaprzestanie walk. Zaprzeczył także doniesieniom, jakoby Azerbejdżanie notyfikowali chęć ataku rosyjskiej dyplomacji. W mojej ocenie nikt nie będzie w stanie powstrzymać Azerbejdżanu i Azerbejdżan przed kontynuowaniem ataku. Wydaje mi się, że na chwilę obecną mamy do czynienia z operacją, której celem będzie całkowite przejęcie kontroli nad całym terytorium Górskiego Karabachu. Nie jest to jakaś godzinna, dwugodzinna akcja mająca na celu rzeczywiście neutralizowanie infrastruktury militarnej. Wszystko wskazuje na to, że Azerbejdżanie będą chcieli po prostu zakończyć to, co rozpoczęli w 2020 roku, czyli odzyskiwanie terytoriów, które przed 1992 rokiem należały do Azerbejdżanu, wcześniej do Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Świadczy też o tym to, że są niestety już ataki, czy celowe, czy nieumyślne, na obiekty cywilne. Są ranni, zabici, ofiary po stronie właśnie cywilów na terenie Górskiego Karabachu. Śledząc doniesienia, wypowiedzi różnego rodzaju liderów, polityków międzynarodowych, natrafiłem na wypowiedź byłego sekretarza NATO Rasmussena, który powiedział, że oczywiście Zachód musi naciskać na Azerbejdżan na natychmiastowe zaprzestanie walk, a jeśli nie, to wprowadzić sankcje przeciwko Azerbejdżanowi. No, w mojej ocenie jakby szanse na to są dosyć niskie, ponieważ Zachód jest uzależniony, a przynajmniej zależy mu na imporcie azerbejdżańskiej ropy naftowej i gazu, szczególnie w kontekście sankcji, które nałożył na Rosję i zrezygnował właśnie z importu surowców w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Także ja przewiduję, że oprócz wezwania do zaprzestania walk, apelów o powrót do stołu rozmów, żaden z aktorów zewnętrznych nie będzie mieć narzędzi i siły, żeby Azerbejdżan powstrzymać przed zakończeniem działań militarnych. To, co mnie zastanawia, to ile czasu zajmie Azerbejdżanowi przejęcie militarnej kontroli nad Górskim Karabachem i czy na Górskim Karabachu się skończy. Pamiętajmy, że konflikt wokół Górskiego Karabachu ma kilka jak gdyby płaszczyzn i tegoroczna intensyfikacja rozmów pokojowych między Armenią a Azerbejdżanem, z którą mieliśmy do czynienia późną wiosną, wczesnym latem, zakładała kilka problemów, czyli po pierwsze status Górskiego Karabachu. Tutaj Nikol Paszynian, premier Armenii, poszedł na daleko idące ustępstwa, czyli uznał Górski Karabach za część Azerbejdżanu. To po pierwsze, żądał, powiedział, że chciałby, żeby miejscowi
Ormianie otrzymali prawa i gwarancje ze strony Azerbejdżanu. Tu było zdecydowane weto Ilhama Alijewa. Powiedział, że oczywiście Ormianie będą mieć takie same prawa, ale jak o pozostałe obywatele Azerbejdżanu, więc żadnej autonomii nie może być mowy. I w końcu trzeci problem poważny to odblokowanie tak zwanych korytarzy transportowych na Kaukazie Południowym. Tu w głównej mierze chodziło o, no oprócz oczywiście korytarza Laczyńskiego, który łączy Armenię właściwą z Górskim Karabachem i który jest mniej lub bardziej intensywnie blokowany przez stronę azerbejdżańską od grudnia zeszłego roku. Przede wszystkim chodziło tutaj o tak zwany Zangezurski, przepraszam, korytarz transportowy. To chodzi o drogę, która połączyłaby Azerbejdżan właściwy, czyli tą główną część Azerbejdżanu z jego eksklawą Nachiczewanem, właśnie przez terytorium Armenii. I rzeczywiście jest taki zapis o odblokowaniu dróg transportowych w porozumieniu kończącym drugą karabachską wojnę z 20 roku. Armenia godzi się na odblokowanie tychże dróg, no tylko chce tą drogę kontrolować, czyli chce, żeby była pod jurysdykcją armeńską, ewentualnie z udziałem rosyjskich pograniczników, a Azerbejdżan widzi to zgoła odmiennie, czyli że ta droga będzie miała charakter eksterytorialny, będzie tak naprawdę pozostawała pod kontrolą Azerbejdżanu. Na to się nie godzi Erywań, twierdząc, że w ten sposób zostanie podważona integralność terytorialna kraju. No i de facto kraj zostanie pozbawiony swojej południowej prowincji Zangezuru. Także podsumowując, dzisiaj widzimy, że Azerbejdżanie robią wszystko, żeby przejąć kontrolę nad Górskim Karabachem. Zobaczymy, czy posuną się dalej, czy nie będą także militarnie chcieli się przebić właśnie do Nachiczewanu. No to byłaby już opcja, nazwijmy to na chwilę obecną, atomowa ze strony Baku. No wszystko też pewnie zależy od tego, jak militarnie ta akcja, z którą mamy do czynienia obecnie, się zakończy i jak ona będzie wyglądała. Czyli rozumiem, że raczej Arcach nie ma się czym bronić. Armenia również też się nie ma bronić, biorąc pod uwagę również te obrazki i informacje o azerbejdżańskich siłach zbrojnych. Trudno powiedzieć, ile obecnie liczą żołnierze karabachskie siły zbrojne. Przed 20 rokiem szacowało się tą liczbę na około od 18 do 25 tysięcy. Dzisiaj jakby takich danych nie ma oficjalnych. Z doniesień agencyjnych czytałem, że trwają walki, więc to nie jest tak, że Ormianie są kompletnie pasywni. Erywań twierdzi, że swoje wojska wycofał z Karabachu po 20 roku. Na ile to jest prawdy, też trudno to zweryfikować. Zresztą jedną z przyczyn blokady korytarza Laczyńskiego były właśnie azerbejdżańskie oskarżenia pod adresem Armenii o to, że w konwojach z żywnością, z środkami higienicznymi, z lekarstwami przemycana jest broń. Więc oczywiście z pewnością no, też druga strona w jakiś sposób musiała, przynajmniej powinna przygotowywać się do opcji militarnej. No, oprócz tego, że toczył się proces pokojowy, no, zawsze na stole pozostawała ta opcja militarna, która dzisiaj się znowu zmaterializowała. Ja wiem także, że strona armeńska starała się i prowadziła zakupy uzbrojenia od innych krajów. Azerbejdżan oczywiście mógł tutaj liczyć na swojego sojusznika Turcję, także wiele broni zakupywał ze strony Izraela. W wypadku Armenii dotychczas tym głównym dostarczycielem uzbrojenia była Rosja. No ale tutaj, jak już żeśmy powiedzieli, to wsparcie rosyjskie w ostatnim czasie szwankuje z punktu widzenia Erywania. Poza tym Rosja jest zaangażowana w wojnę w Ukrainie i tam kieruje uzbrojenie.
które produkuje sama. I wiem, że Armenia starała się o zakup takiego uzbrojenia ze strony Indii. Indie jako takie nie mają know-how do produkcji broni. Wiem, że produkują broń na podstawie licencji z innych krajów i otrzymały zgodę właśnie od zachodnich partnerów na sprzedaż tej broni Armenii. Jedyny kraj, który się miał sprzeciwić sprzedaży tej broni, to była Rosja. Co też świadczy o jakiejś tam, jakoś tam o postawie Rosji w stosunku do Armenii. To jeszcze jednym zdaniem. Iran ważnym partnerem jest? Dla Armenii z pewnością tak, ponieważ oprócz Gruzji jest jedynym oknem na świat. Armenia w dalszym ciągu jest, nie otrzymuje stosunków dyplomatycznych i ma zamknięte granice z pozostałymi sąsiadami, Turcją i Azerbejdżanem. No i Iran też jest przeciwny otwarciu tego zangezurskiego korytarza transportowego, ponieważ w ten sposób traciłby możliwość eksportu swoich towarów przez Armenię, Gruzję na rynki europejskie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękuję. Tradycyjnie za odwiedzi Dziękuję bardzo. Wojciech Wojtasiewicz. Do usłyszenia.